Matka pochodziła z ubogiej wiejskiej rodziny, wschodni kres Galicji. Pradziad mój, o ile wiem, był jeszcze chłopem. Zresztą nazwisko Pająk jest typowo chłopskie. Lecz jakaś cenna i bardzo czysta, rasowa krew musiała nam skądś wpłynąć. Nie, to hipoteza żartobliwa. Nie mam żadnych danych w tym sensie. Pochodzenie nasze jest najskromniejsze w całym kraju. Portret babki mojej, może najlepszy obraz matki, zadziwia mądrością subtelnej starej twarzy. Brat i siostra matki odznaczają się żywotnością, a przede wszystkim inteligencją. Inteligencja i siła charakteru to cechy zasadnicze u nich wszystkich, a matka była bezspornie uznana za najwybitniejszą wśród rodzeństwa. Cała ta moja zdolność do logiki, do trzeźwości aż w uniesieniu twórczym, do autokrytyki, humoru, a wreszcie niezbędna dla artysty sumienność i niezmordowana cierpliwość w pracy, ukazuje mi się niby własne odbicie w lustrze u wymienionych wyżej osób. Charakter również matce zawdzięczam. Słowem, to, co się uważa za męskie pierwiastki psychiczne. Ojcu natomiast tak zwaną kobiecą intuicję, czyli zdolność biernego poddawania, oddawania się tajemniczym prądom ducha, które czasem nazywają natchnieniem i których przepływ może spalić. Po nim również mam skłonność do lub raczej fizyczny głód narkotyków. Tylko że ojcu szkodziły, podczas gdy mnie służą jak chleb powszedni. Prawda jednak, że alkoholu nie używam. Dzień dobry. Proszę Was, panowie, poradźcie mi, co mam zrobić ze sztuczką pod tytułem 93. Czy ją wysłać do teatru, a jeżeli tak, to do jakiego? No i do którego dostojnika w teatrze? Czy do dyrektora, do menadżera? Czy może jakiegoś innego tajemniczego władcy? A może do Theater Verlagu, a jeżeli tak, to jaki jest jego adres? A jeszcze, jak mogłabym zużytkować dłuższe nowele, w których z rzadka tylko ktoś kogoś pocałował, w których nikt niczego nie ukradł, a morderstwo zdarzyło się tak przez przypadek? Dziwicie się, panowie, że nie zapytałam o radę ojca. Otóż ojciec, mimo 30-letniego doświadczenia,
orientuje się w tych rzeczach jeszcze mniej niż ja. Stąd nie mogę liczyć na żadną pomoc. Podaję mój adres. Am Weißenturm 1, Bastion Gertrudy 13, Gdańsk. Temu przeklętemu poznańskiemu menadżerowi, Emil Zagadłowicz, udało się osiągnąć to, czego nie powoduje ze mną nawet najgorsza bieda albo choroba. Nie pracuję. Już prawie 3 tygodnie. Zamiast odpowiedzi tak lub nie, dostałam tylko obietnicę i minęło 5 tygodni. Pięknie! Mimo to sprężyłam się, posłałam do diabła wrodzoną mi nieśmiałość i grzeczność i zapytałam go listownie, wyraźnym pismem maszynowym, jak długo jeszcze każe mi czekać. Przypomniałam mu o moich 2 listach, o telegramie i podałam mu dokładną psychiczną analizę jego postępowania. Przyrzeczenia dane człowiekowi bez nazwiska i majątku do niczego nie zobowiązują. Każe mi czekać, bo już dawno zapomniał o jakimś tam skrypcie, który został przesłany. Może rzucił na nim okiem, może nie. A zresztą nie opłaca się dawać odpowiedzi jakiejś tam nieznanej emancypantce. Na to my, mężczyźni pracujący, nie mamy czasu. W poniedziałek dostaję telegram. Dramat 93 bardzo mocny. Dałem go Wysockiej. List w drodze. Stanisława Wysocka, gwiazda teatru, jak przypadkowo wiem, jest żoną dyrektora. Ona jest siłą decydującą. Mogę więc być spokojnie, najspokojniej w świecie pewna, że moja sztuka nie przeżyje wystawienia. A mój nowy adres. Am Weißenturm 1, barak numer 12. Trudno mi pisać. Mam palce ścierpnięte i osłabione wskutek zimna. Nie mogę uderzać z należytą energią. Zbyt często trafiam między klawisze. Po tamtych 4 zimach powinnabym się dziś czuć jak ryba w wodzie, tymczasem cierpię dotkliwie. Zimno działa zresztą i na umysł, ogłupia i osłupia człowieka. Jak 5 lat temu iść pod nieustający tutaj w ogóle wiatr północny, nawet gdy wieje stosunkowo łagodnie. Dla mnie jest torturą. Muszę sobie znów umyć ręce w gorącej wodzie. Inaczej nie będę mogła kontynuować, a nie stać mnie dziś na nic lepszego, tym bardziej, że morfiny brak. Cóż za ohyda. Pokój mój jest tak wilgotny, że trzewiki w szafie porastają pleśnią. Nie mówiąc o ścianach. Bielizna wewnątrz komody jest ciężka od wilgoci, a wszystko, co leży na wierzchu, wprost jak przedmioty świeżo umyte na wpół wyschnięte. Gdy ścieram kurze, ścierka wilgotna jak ręcznik, a każda powierzchnia, stół, komoda, szafka przy łóżku stawia taki opór, jakby była polana wodą. Z przerażeniem patrzę na coraz większe plamy rdzy na maszynie.
Wczoraj wieczorem byłam tak przemrożona, że nie mogłam zjeść kolacji. Nawet gorąca herbata nie starczyła już, by choć na chwilę ogrzać organizm. Położyłam się zatem po napisaniu pierwszej strony. Więcej nie można było, ze względu na palce. Po 1,5 godziny pod pierzyną raptem zaczynam być głodna. Pod ciepłą pierzyną nie sztuka wytrzymać w mroźnym pokoju. Wielce szanowny panie, dowiedziałam się dzięki uprzejmości pana Augustyńskiego, że pan przeczytał moją jednoaktówkę 93 i uznał jej wystawienie za niemożliwe. Nie dziwię się właściwie, że mi dotąd pan nie odesłał skryptu. Nie dziwię się, choć nie powtórzę myśli, którymi reaguję co dzień na co dzień równie pustą skrzynkę. Wiem sama, jak niesłychanie trudno przychodzi człowiekowi wysłać cokolwiek. Ale widzi pan, zależy mi na czasie, bardziej niż wypada wyrazić. Znajduję się bowiem w klasycznej sytuacji niedołęgi praktycznego. Ponawiam prośbę o parę słów oceny. Przestałam się na pana gniewać. Odpisuję trochę późno. Nie dlatego, bym się chciała choć symbolicznie pomścić. Lecz dlatego, że brak mi było forsy na znaczek. Trudno mi żądać, by pan uwierzył. Ale tak było przez blisko 3 tygodnie. Ale na wszelki wypadek, gdyby jeszcze nie było za późno, godzę się z radością na wystawienie sprawy Dantona w Łodzi, skoro pan montuje. Wie pan, jak niesłychanie mi zależy na pańskiej reżyserii. Szczególnie w sprawie Dantona, gdzie reżyser ma tyle znaczenia, co autor. Wielce szanowny panie, szczerze dziękuję za list i ocenę. Chciałabym i staram się nie mieć żalu za 8 tygodni czekania. Żałuję, że nie wystawi pan mojej sztuczki, bo za pierwszym razem oddałabym reżyserowi, któremu bym ufała, prawo i życia i śmierci w stosunku do swojego utworu. Tylko wątpię, czy bym zniosła widok samej operacji. Czerwony ołówek rozorałby mi serce. Większość pańskich zarzutów przyjmuję bez odruchowego nawet protestu. Sama je sobie stawiałam. Nie wiem tylko, czy ma pan na myśli te same błędy, co ja. Proszę o odpowiedź. Z nudów wygrzebałam pudry, perfumy, których kiedyś jako bogata kobieta kupowałam dużo, i uszminkowałam się. Rachel I. Hobigant na twarz, Grenade Coty na usta, trochę ciemnoczerwonego pudru wokół oczu, aby nadać twarzy tragiczny, gorączkowy wyraz. Tylko nie mam ołówka do brwi. Muszę przyznać, tak wyglądam znacznie lepiej niż w życiu.
Teraz bynajmniej nie przerażam się jak przedtem, spoglądając na odbicie w lustrze. Audytorium w teatrze lub w kinie na subtelniejszej komedii może doprowadzić człowieka do łez, do pasji, bezsilnej furii. Jak stado zwierząt, w ogóle niezdolnych do śmiechu, słuchają bez wzruszenia olśniewających dowcipów. A gdy ktoś się zaświeje albo wybuchnie śmiechem rozradowanym, to odwracają się oburzeni, obrażeni. Właśnie wracam z filmu Chaplina pod tytułem Gorączka Złota. Tu w Gdańsku Goldrausch. Chaplin, no, miewa momenty diabelne. Czy Chaplin jest geniuszem? Wszystkie filmy, jakie znam, roją się od skaz, usterek, ale też momentów zastanawiających. Chaplinowi już nie wystarcza takie zwykłe wyzyskanie komiki. Komplikuje to w sposób godny genialnego artysty. Na moje szczęście znalazłam tutaj kobietę, którą przecież mogę nazwać prawie przyjaciółką, która jest wręcz aniołem. Jest to żona tutejszego dyrektora gimnazjum, Stefania Augustyńska. Kobieta ta ma około 45 lat, dwóch synów, jeden dorosły, drugi 17-letni, uczeń gimnazjum i mój. Jest nadwrażliwa i stąd całkiem bezbronna przed każdym grubiaństwem. Gdy poznałam ją na spotkaniu towarzyskim, nie zrobiła na mnie zgoła żadnego wrażenia. Zwykła kura domowa, postawiłam złośliwą diagnozę. Wyglądała zupełnie tak, jak należałoby wyobrazić sobie żonę przedwojennego dyrektora. Bardzo mała, korpulentna, ale nie gruba. Mimo to ma dobrą figurę, co zauważyłam jednak dopiero później. Nic, absolutnie nic w dobrodusznej twarzy, co by ją w jakikolwiek sposób wyróżniało. W ocenie jej zawodzi wszelka znajomość ludzi. Dopiero po dłuższej znajomości poznaje się ze zdumieniem, że ma się do czynienia z całkowicie szlachetną duszą. W poniedziałek przyszła do mnie pani Stefania razem ze służącą. Była trzecia po południu, a więc właśnie pora, o której wstawałam, ponieważ o 3:30 miałam lekcję. Ukazałam się w moim polarnym stroju, twarz zmarznięta na nieruchomą maskę. Przyjrzała się mnie i pokojowi i szepnęła powoli: wielkie nieba. Powiedziała po prostu, abym spakowała najpotrzebniejsze rzeczy. Służąca tymczasem
przeniesie prześcieradła i koce. Zanim zdążyłam otworzyć usta, a to niełatwe, kiedy twarz z zimna jest bez czucia, sama szybko zawinęła poduszki i koce i dała je służącej. Nie myślałam już o stawianiu oporu. Gdybym mogła palić, wówczas bądź co bądź przez około 6 godzin utrzymywałaby się w pokoju temperatura 0 lub minus 2 stopnie. Teraz jednak było to już niemożliwe. Temperatura osiągnęła minus 11 stopni. Naturalnie w pokoju. A mieliśmy początek grudnia. Rzecz stawała się niebezpieczna, a ponieważ wierzę w piekło, poważna myśl o nagłej śmierci napędzała mi trochę strachu. Poza tym porządliwie tęskniłam, by się znowu porządnie umyć. Dziękowałam tylko z całej duszy i spakowałam swoje papiery, maszynę i szczoteczkę do zębów. Podaję mój nowy adres. Amweisenturm 1, pierwsze piętro, klatka schodowa, drzwi na prawo. Dokładny adres jest niezbędny, inaczej listonosz odda moje listy woźnemu, a ten nawet we śnie nie pomyśli o tym, żeby mi je dostarczyć. Po raz pierwszy od miesięcy pracowałam dziś w dzień. Istne męczarnie. Podwórze szkolne z jednej strony, izba jadalna z drugiej, a pauzy trwają najmniej 10 minut, środkowa pół godziny. Bardzo słusznie i równie słusznie ja ze swej strony pracuję nocą. Hałas i wrzaski tutejszych uczniów są specjalnie nieprzyjemne z powodu ich niewiarygodnej ordynarności. Te głosy, te akcenty, no chwała Bogu, że nie mam studiów uniwersyteckich. I wskutek tego nie przyjęto mnie za nauczycielkę. Już się pewien profesor rozchorował na newrozę. Nie wiem jaką, lecz widać dość ciężką, skoro musieli go przenieść do sanatorium. Młodzież, to jeszcze mniejsza bieda. Wprost nie do zniesienia, natomiast jest śpiew służącej zatrudnionej przy śniadaniach. Ona, zresztą wcale miłe, jasnowłose stworzenie, przychodzi o 7:30, odchodzi o 7:45, a przez cały ten czas, cały, wyje, piszczy, skrzeczy te same cztery takty tej samej piosenki, bez zmiany, bez przerwy, bez rytmu, bez słuchu. Tortury słuchania, jak ktoś bez przerwy fałszuje, ale jak? Całe pół tony, a gdzie są większe interwały, tercje, kwarty, kwinty? Dla mego niespecjalnie wrażliwego słuchu daleko okropniejszy jest brak rytmu. Turkot maszyny przegłusza go litośnie, lecz co chwila trzeba czytać następne zdanie z ręcznego skryptu. I jakże je tu spamiętać przy takim akompaniamencie? Mam wreszcie wiadomość od Schillera. Schiller był jedynym człowiekiem teatru w Polsce, u którego mogła znaleźć schronienie dramaturgia w europejskim, to znaczy szerokim sensie. Że też musiałam ukończyć swoją najlepszą sztukę właśnie teraz, kiedy zaczął się przeciwko niemu bojkot. Teraz on został wyeliminowany. Schiller wyreżyserował operę za 3 grosze Brechta i ściągnął na siebie nagonkę z powodu bolszewizmu. Nie mógł odnowić kontraktu. No, teraz otrzymałam jego odpowiedź na temat sprawy D'Antona. Znałam go wcześniej i wiem, że w wyrażaniu pochwał jest
powściągliwy, jego krytyka jest ostra, ale za każdym razem bardzo trafna. Tym razem pisze: ze scenicznego punktu widzenia nie ma sztuce absolutnie nic do zarzucenia, tym bardziej z literackiego. Sztuka jest lepsza od Bichnera, jak i Romain Rolanda, którzy opracowali ten sam temat. No rozumiecie samo przez się, że wystawiłby ją, gdyby tylko mógł. Wcale nie prowadzę tak niehigienicznego życia. Cóż stąd, że pracuję w nocy, skoro śpię w dzień? Odżywiam się również nieźle. Można to przeprowadzić nawet bez wielkich wydatków, gdy się ma doświadczenie, kredyt miesięczny w bardzo porządnym sklepiku i dobrą wolę. A te mam. Przeciwnie, życie moje jest bez porównania zdrowsze niż życie wszystkich niezamężnych kobiet mojej klasy, zamęczających się do osłupienia w ciasnej, brudnej, ciemnej, dusznej, pełnej piekielnego hałasu dziurze biurowej. Nie tylko pracuję w warunkach jak najkorzystniejszych, bo przy silnej lampie, sama w przewietrzonym pokoju i wśród doskonałej ciszy, ale przede wszystkim pracuję produktywnie, to znaczy z radością i korzyścią. Praca produktywna jest żywa i wskutek tego ożywcza. Zmęczenie nią nie jest wyczerpaniem. Ból oka, o którym wspomniałam, to rzecz najniewinniejsza pod słońcem. Lekkie, naprawdę lekkie nabrzmienie żyłki, która wskutek tego trze o powiekę. Powierzchnia gałki ocznej musi być niesłychanie wrażliwa, bo nabrzmienie jest ledwie dostrzegalne, a przy każdym poruszeniu oka boli rozdzierająco, jakby się odłamek szkła w to miejsce wbił. Wynika to ze zmęczenia oczu. Trwa parę godzin i mija, bez śladu. Ale póki trwa, irytuje oczywiście do pasji, bo właściwie trzeba by siedzieć i patrzeć w ścianę przed sobą. Dobre dla natur kontemplacyjnych, ale nie dla człowieka, dla którego żyć znaczy czytać lub pisać. Jedna odsłona sprawy Dantona wraz z moim komentarzem w Wiadomościach Literackich przyniosła mi listy od krytyków i 3 zamówienia tłumaczeń. Pół-Anglik Sobieniowski, tłumacz Bernarda Shawa na polski. Niemiec z Berlina, Michel, dość znany dziennikarz i krytyk. I wreszcie pewien Ukrainiec, Wasilij Pietrowicz Bobyński. Także pewna warszawska gazeta, nie mająca żadnych powiązań z Wiadomościami, pisała niedawno o programie wszystkich warszawskich teatrów na najbliższy sezon i wymieniła mnie i moją sztukę jako największą sensację sezonu teatralnego. Jest jednak prawdopodobne, że ze względu na niezbędne prace i koszty Danton zostanie przesunięty na następny sezon. W międzyczasie jednak tak wygląda u nas sukces. Spędziłam 3 straszne tygodnie bez grosza, gdyż musiałam się postarać o trochę węgla. Prawie bez papierosów, to jest nieopisana męka. Przy lampie kuchennej, która potrzebuje nafty i na mozolnie przedłużanych kredytach. Boże. Boże, te spojrzenia, ten ton kupców, gdy trzeba prosić o dalszy kredyt. Nie sądzę, abyście mogli to sobie wyobrazić. Duchowa męka. Gorsza niż cielesny brak tytoni. Inaczej ma się sprawa we Lwowie.
wśród najbliższych premier sprawa Dantona reżyseruje niejaki Edmund Wierdziński. Od blisko roku Teatr Wielki przyjął sztukę, a dotąd nie zawarł ze mną kontraktu. Ani nie zawiadomił mnie nawet. Napisałam wreszcie do dyrekcji lwowskiej tonem odpowiednim, zawiadamiając, że nie godzę się na wystawienie, jeżeli reżyserem nie będzie Leon Schiller. Proszę zatem o potwierdzenie jego inscenizacji, tudzież o kontrakt, albo o formalne wyrzeczenie się realizacji dramatu. Mam wakacje. Cieszę się, bo zaczynam na nowo uczyć się grać na skrzypcach. Mam założenie samouka z Bożej łaski. Ja nie mam zdolności wedle norm muzycznych. Jestem co najwyżej normalna muzycznie. Dziś 18 lat po pierwszych chwytach, 16 lat po pierwszej niby systematycznej nauce. Matko Boże, jak mi pozwolono trzymać skrzypce i smyczek. Dziś odkrywam jeden po drugim tych kilkanaście arkanów smyczka. Palec, przegub i jego obrót, łokieć, ramię górne, struna E, A, D, G, E, A, D, G, dolna połowa, środek, górna połowa. Smyczek, który po raz pierwszy od 18 lat przestał skakać. Teraz dopiero, gdy się prawa ręka poduczyła i przez kilka sekund naraz pamięta sama, mogę zacząć się uczyć trzymać skrzypce i trafiać przynajmniej w pierwszej i trzeciej pozycji na C, a nie H albo Des. No wszystko jedno. Cieszę się bardzo. Nie mogę pić ani normalnie zimnej wody, ani normalnie gorącej herbaty bez bolesnego oparzenia. A teraz, kiedy muszę wyjść na mróz, zatem codziennie, wtedy muszę nałożyć poza kaloszami dwie pary wełnianych rękawiczek, a twarz, nos także zakopać w wytarte, wykładane futerko. I jest mi całkiem obojętnie, że się ze mnie śmieją. Przez cały spacer jestem w takim stanie, że mimo osobliwej zasłony przy oddychaniu jęczę i bardzo często krzyczę wręcz głośno w pustej alejce. Widzę odpychającą twarz, torturowanej w ulicznych lustrach. Moje oczy są dzikie z bólu, prawie obłędne, a wokół mnie wszystkie twarze są najwyżej trochę odbarwione lub złe, a często nawet i nie to. Nigdy grymasu cierpienia. Podczas gdy moja własna maska, do połowy przecież opatulona przez swoje zniekształcenie, jest całkowicie nie do poznania. Okropne całe nasze życie podczas zimy na północy. Szanowny panie doktorze, proszę o pół godziny, godzinę rozmowy. Nie, nie jest to kaprys. Moja wewnętrzna sytuacja doprowadza do tego, że musiałabym wiedzieć,
co się ze mną dzieje. Jak się przedstawia sprawa mojego zdrowia. Coś się dzieje prawdopodobnie z moim sercem, nerwami. Prawdopodobnie to kompleksowe. Dzisiaj jestem słaba. Tego się pan zapewne domyślił, stąd ten list. Jeżeli pan zechce się ze mną spotkać, proszę podać mi godzinę spotkania. Ja podaję swój adres. Am Weißen Turm 1, barak numer 12. Łatwiej mi będzie zatem, jeśli naświetlę ten punkt od razu i bezwzględnie. Inaczej potykałabym się o niego co krok. Przykro wypowiadać, ale taka jest prawda. Niestety, uczucie moje do ojca nie jest dodatnie. Wielbiłam ojca, ubóstwiałam, mając 17, 19 lat. Uważałam go za genialnego pisarza. To decydowało w moich oczach, a geniuszowi gotowa byłam przyznać prawo do wszelkich wad charakteru i pominąć wszystko, co smutne w życiu prywatnym. Nawet wtedy matkę szanowałam bardziej. Nie dzieliłam i dotąd nie dzielę rodziców na strony, by stanąć po tej lub po tamtej. Ale jak kochałam matkę i ubóstwiałam ojca jednocześnie. Zawiodłam się. Na tym, co decyduję, musiałam dojść do bolesnego przekonania, że u ojca przeceniłam ogromnie artystę i umysł. A takiego zawodu nie można przebaczyć. Odtąd unikam Przybyszewskiego jako tematu, bo kłamać nie chcę. A wyrażać się bez szacunku o własnym ojcu to smutna i przykra rzecz. Nie wiem, jak to się stało. Przypominam sobie tylko, że któregoś dnia, którejś nocy, a mianowicie w straszliwym, uświadomionym lęku przed dusznością, której zagrożenie znów czułam, całkiem nagle przyszło mi na myśl, ale dlaczego właśnie wtedy? Dlaczego nie wcześniej? Jak myśl ta mogła w ogóle jeszcze przyjść? Chyba zdechnę. A więc jest przecie obojętne, kiedy i gdzie. A będzie przyzwoiciej, gdy stanie się to na posterunku. I wówczas na przekór śmierci i diabłu zajęłam miejsce przy opuszczonym biurku.